zapraszam Was na kolejny film, którego temat dotyczył będzie malowania. Jak wiecie, ja już jakiś czas temu zaczęłam pracować nad obrazem, którego tematyką jest przedstawienie wizerunku kobiety ubranej w taki tradycyjny strój ludowy. To znaczy tutaj kwestia tego, czy to rzeczywiście jest strój ludowy, czy to jest tylko stylizacja, jest to kwestia taka niejasna dla mnie. Natomiast na pewno ten ubiór dziewczyny, którą ja chcę przedstawić na moim obrazie, sprawia wrażenie takiego właśnie tradycyjnie ludowego. No właśnie tak jak powiedziałam, nie mam pewności, czy jest to tylko luźne wyobrażenie, luźna wariacja na temat ludowego ubioru, czy jest to rzeczywiście strój w jakiś sposób taki bardziej sztywny, wzorowany na tych dawnych strojach ludowych, tego nie wiem. Kwestia tematyki w ogóle podejścia do tradycji ludowych, do strojów, do sztuki ludowej jest moim zdaniem bardzo interesująca, chociażby takie proste, podstawowe pytanie, co jest bardziej sztuką ludową, czy cepelia, czy disco polo, czy w ogóle coś takiego jak sztuka ludowa istnieje w sytuacji, kiedy tak naprawdę nie ma już ludu, bo trzeba by się po prostu najpierw zastanowić, co to jest w ogóle lud, żeby móc określić, czym jest sztuka ludowa, czy też czym są ubiory ludowe. No, jedną z definicji, którą mogłabym tutaj tak luźno zacytować, to jest po prostu stwierdzenie, że ludem jest grupa społeczna żyjąca na wsi, pochodzenia chłopskiego, która zajmuje się w przeważającej mierze uprawą roli i hodowlą zwierząt, czyli generalnie rolnictwem, i ta grupa ludzi powinna wyróżniać się jakąś swoją specyficzną kulturą, która wyróżnia ją od pozostałej części społeczeństwa. No jeżeli my żyjemy współcześnie w dobie tak naprawdę internetu i strasznego ujednolicenia, no to czy można w ogóle mówić o tym, że lud, czyli właśnie ludzie, którzy żyją na wsi i zajmują się rolnictwem, że oni mają jakąś odrębną, inną kulturę, że oni się czymś różnią od pozostałych ludzi. No moim zdaniem już nie. Mówienie o sztuce ludowej wydaje mi się trochę takim naszym myśleniem życzeniowym i sentymentem za dawnymi czasami, no bo strój taki, jak chociażby ja przedstawiam na tym moim malowanym teraz obrazie, czy można mówić, że to jest strój ludowy? Nie, można co najwyżej powiedzieć, że w dawnych czasach tak wyglądał strój ludowy, że tak się rzeczywiście kobiety należące do ludu ubierały, ale współcześnie tak się nie ubierają, więc współcześnie nazywanie takiego ubioru strojem ludowym z jeszcze założeniem, że jest to coś aktualnie obowiązującego, że to nie jest już tylko relikt, że to nie jest już tylko przedstawienie tego, jak to było dawniej, no moim zdaniem jest nieprawdą i dlatego w pewnym sensie nazywanie tego, co powszechnie jest rozumiane jako sztuka ludowa, czy też jako element kultury ludowej, właśnie sztuką, czy też kulturą ludową, wydaje mi się po części niezrozumieniem tematu, ponieważ jeżeli nie ma ludu, czyli nie ma tej grupy społecznej odrębnej od reszty społeczeństwa, to również ta nieistniejąca grupa ludzi nie jest w stanie tworzyć swojej sztuki. No po prostu byłoby to nielogiczne, że nie istniałby lud, ale sztuka ludowa by istniała. Tak się nie da. No niemniej jednak jest to cały czas motyw interesujący, i taki lubiany. Oczywiście nie przez wszystkich, ale generalnie sztuka ludowa jest tym, co przynajmniej dla części z nas cały czas, może nawet jeśli nie jest jakoś bardzo interesująca, to gdy już mamy z nią jakiś związek, gdy już gdzieś tam się pojawi, to odbieramy ją w sposób pozytywny i jest to dla nas coś przyjemnego. Wykorzystuję ten obraz do takich warsztatowych eksperymentów. Łączę różne techniki artystyczne, głównie malarskie, ale po części też rysunkowe. Zaczynałam od farb akrylowych, o czym już wielokrotnie mówiłam, to widzieliście w poprzednich filmach. Później dołączam do tego tusz, taką wodną akwarelę. Następnie pojawiły się pastele i to były suche pastele, a na samym końcu zaczynam już działać z farbami olejnymi. I muszę przyznać, że dopiero ten moment, kiedy te farby olejne zaczynają się pojawiać, jest tym punktem, jest tym czasem, w którym zaczynam czuć jakąś satysfakcję z tego,
z tego obrazu, który ja tworzę. Jednak wykorzystywanie farb olejnych no, daje dużo wyższą jakość w stosunku do farb akrylowych. Ja wiem, że tutaj może się dużo osób oburzyć, jeśli jesteście zwolennikami farb akrylowych. Ja przez długi, długi czas też wybierałam farby akrylowe, natomiast no stopniowo zdałam sobie sprawę, że jeśli chodzi o możliwą do uzyskania kolorystykę, to farby olejne tutaj no, są po prostu na nieporównywalnie wyższym poziomie. Ja nie wiem dokładnie, dlaczego tak się dzieje z takiego technicznego punktu widzenia, ale jest tak, że jeżeli wykorzystujemy farby akrylowe i one nawet same są, czy to w tubkach, czy na palecie, kiedy je zmieszamy, te kolory mają bardzo intensywne, atrakcyjne, takie z mocą, to później, kiedy już nałożymy je na podobrazie, kiedy już stworzymy za ich pomocą obraz i ten obraz wyschnie, to te kolory zaczynają być takie tępe, przyszarzałe. Brak im jest intensywności i po prostu przez to w większości sytuacji, kiedy wy widzicie jakiś obraz i on jest namalowany farbami akrylowymi, to widać. Po prostu da się łatwo poznać, że jakiś obraz jest namalowany farbami akrylowymi, właśnie dlatego, że tym kolorom brak jest tej intensywności. I ja nie wiem dlaczego, ale kiedyś nie przywiązywałam do tego wagi, nie drażniło mnie to w żaden sposób. Natomiast teraz, no, tworząc farbami akrylowymi, ja się czułam niezadowolona z uzyskiwanego efektu, właśnie ze względu na to, że pomimo tego, iż starałam się zachować intensywność kolorów, to nie udawało mi się to. I początkowo myślałam, że może jest to moja wina, że może ja nieumiejętnie się tymi farbami posługuję. I rzeczywiście w pewnym stopniu, jakby poprzez odpowiednią pracę z tymi farbami, poprzez odpowiednie działania, my jesteśmy w stanie w większym stopniu zachować tą intensywność tych farb. Natomiast w przypadku zastosowania farb olejnych jakby ten problem nie występuje i w związku z tym, biorąc pod uwagę właśnie tą kwestię zachowania intensywnych kolorów, uważam, że posługiwanie się farbami olejnymi jest łatwiejsze. I ja zdaję sobie sprawę, że z co najmniej kilku innych powodów farby olejne są uznawane za technicznie trudniejsze do wykorzystywania. Po części jest to racja. Natomiast jeśli właśnie chodzi o to, o tą kolorystykę, o to, żeby potrafić zachować na płótnie, czy też na jakimś innym podłożu, ja tu w tym przypadku widzicie, maluję na papierze, zachować te kolory, no to łatwiej odpowiedni efekt można uzyskać przy użyciu farb olejnych. Z akrylami jest to trudne, a czasami wręcz niemożliwe i właśnie dlatego tak wiele obrazów akrylowych jest takich, że są w sumie dobrze namalowane, ale nie mają takiego silnego swojego charakteru. Są takie właśnie zmatowiałe, dla mnie niewystarczające. I dlatego ja między innymi, bo są też inne powody, ale między innymi dlatego ja postanowiłam zrezygnować z farb akrylowych i wykorzystywać współcześnie farby olejne. Oczywiście Wy możecie postępować po swojemu, ale tutaj zachęcam do tego, żeby przemyśleć tą kwestię, bo wbrew pozorom malowanie farbami olejnymi nie jest jakoś znacząco bardziej skomplikowane niż posługiwanie się akrylami i wydaje mi się, że warto się przełamać. Mi też to zajęło naprawdę długo, dużo czasu. Ja nie miałam wcześniej, nie powiem, że w ogóle nie malowałam farbami olejnymi nigdy, natomiast były to sytuacje sporadyczne. Ja się tych farb bałam. Dopiero musiałam sobie uświadomić te liczne korzyści, jakie się wiążą właśnie z zastosowaniem farb olejnych. Nieco więcej jakby zdobyć wiedzy teoretycznej na ich temat. No i potem już jakby wszystko poszło bezproblemowo. I również jeśli chodzi o to, że część osób może się obawiać, że stosowanie farb olejnych jest bardziej szkodliwe dla nas niż stosowanie farb akrylowych. Nie musi tak być. Oczywiście w przypadku farb olejnych może być tak, że będziemy szkodzić swojemu zdrowiu, na przykład jeśli zdecydujemy się na wykorzystywanie terpentyny, ale wcale nie trzeba jej stosować. Ale tutaj to tylko tak zaznaczam, jest to temat do któregoś z kolejnych filmów. To tyle. Oczywiście obraz cały czas nie jest skończony, jak widzicie.
Ja cały czas jeszcze widzę tutaj milion rzeczy do zmiany. Tak jak już mówiłam w poprzednich filmach, nad tym obrazem pracuję sobie bardzo powoli. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się i do następnego filmu, pa!